Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów o mikrofonach w stylu retro. Pytają mnie państwo, jak można podłączyć stary mikrofon do komputera na przykład. Jeśli mają państwo mikrofon z naszej perelowskiej strefy, że tak powiem, wpływów, to prawdopodobnie będzie on zakończony wtykiem typu DIN i można się w taką przejściówkę zaopatrzeć. Ewentualnie na dużego Jacka. I słowem klucz jest też słowo retro. Dlatego, że w Krakowie jeszcze do niedawna można było kupić na ulicy Zwierzynieckiej w Retromarkecie takie przejściówki. No niestety już tego komisu nie ma. Więc trzeba znaleźć kogoś, tak jak ja znalazłem, pozdrawiam Pawła, kogoś, kto nam przelutuje to na małego Jacka lub drugiego. Kwestia jest taka, żeby znaleźć, gdzie jest plus, a gdzie minus. I teraz tak, jeżeli mają Państwo w taki mikrofon ze starych zasobów, przed podłączeniem można go podłączyć do takiego miernika uni uniwersalnego. I jeżeli on wykorze oporność... Wykorze? Hopoki z Krakowa pozdrawiają. Hej! E jeżeli w impedancję wykaże, to znaczy, że działa, ale pewności nie ma. I teraz pytanie, czy w ogóle jest sens podłączać takie mikrofony w momencie, kiedy mamy do dyspozycji wejścia USB A, B, C i tak dalej. Mikrofony, które brzmią nieźle, kosztują kilka złotych. Jeżeli chcą Państwo. Eksperymentować, to właściwie czemu nie? Z tym, że ja akurat mam mojego dzielnego RFT ze wschodnich Niemiec. Mam na Jacka dużego przelutowanego, z tym, ty, dlatego, że on idzie do miksera audio, który ma wejścia Jack, ma wejścia XLR, i wtedy dopiero podłączam się do. No, do, do komputera, więc y, kwestia jest taka, że tak jak mówiłem, no trzeba znaleźć gdzie jest plus, a gdzie minus, czyli tutaj to, gdzie trzymamy, to jest minus, czyli uziemienie. A tutaj mamy sygnał. No niestety komplikacja zaczyna się w momencie, kiedy mamy do czynienia z mikrofonami, które mają dwa sygnały. Jest też. To jest zwykły kabel. Są kable, które są z ekranem. Także trzeba... Najlepiej kogoś z, z lutownicą i z jakąś minimalną wiedzą retro trzeba znaleźć. Ale czy, czy to się opłaca? To znaczy powiem Państwu tak, no, to jest naprawdę bardzo fajny mikrofon. Mimo tego, że jest z plastiku wykonany. I wydawałoby się, że w Niemczech Wschodnich, co oni tam wiedzieli o mikrofonach. No, jeżeli chcą się Państwo przekonać, co Niemcy wiedzieli w latach 70. czy 80. o mikrofonach, to proszę zobaczyć film Życie na podsłuchu. Także to wiele wyjaśni, że tak powiem. Świetny film niemiecki, a rzadko się zdarzy, żeby można było niemiecki film rekomendować. Także mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było przydatne. Pozdrawiam serdecznie.